siedzi. Biegu meczu, myślę, że tak, że byśmy wzięli z pocałowaniem ręki ten remis. Druga połowa chyba też kolejny raz w wykonaniu GKS-u Bełchatów o wiele lepsza. Tak, no w pierwszą połowę cofnęliśmy się. Myślę, że to było tym spowodowane, że Miedź miała jakieś tam sytuacje. W drugiej połowie wyszliśmy trochę wyżej na nich i my wtedy stwarzaliśmy sytuację. Mieliśmy jakieś tam swoje okazje, jedną wykorzystaliśmy, no i trzeba się cieszyć nawet z tego remisu. Bramkarz popełnił błąd. Zdarzyła się okazja i strzeliłem. Ale też trzeba mieć chyba czasami wyczucie, żeby jednak pójść za tą akcją. Znalazłem się w dogodnej sytuacji. Taki instynkt napastnika. Wychodząc dzisiaj na boisko, jakie konkretne instrukcje były trenera? No bo wychodziłeś jeszcze przy stanie 0-1. No dokładnie, mieliśmy doprowadzić wynik chociaż do remisu. I wywieźć chociaż stąd punkt. Wszystko się udało. Tak, tak, duże zamieszanie, tak jak mówisz, jakaś tam stykowa sytuacja, bramkarz gdzieś tam popełnił błąd, no ale na szczęście dla nas i to my zdobywamy bramkę, bardzo nas to cieszy. Wydawać by się mogło, że ten obroniony rzut karny przez Pawła Lenarcika trochę nakręci was do tego, żebyście poszli może za ciosem, a jednak no, to szybki cios jednak dla GKS-u. No tak, tak. Dostaliśmy po tym karnym zaraz bramkę, i no ale trzeba się cieszyć z tego, że podnieśliśmy się i w drugiej połowie strzeliliśmy bramkę na remis. Dokładnie, mecz był remisowy. Druga połowa lepsza w naszym wykonaniu. Myślę, że bramka trochę przyfarciła nam, ale trzeba mieć też szczęście. Często właśnie wychodzicie na drugą połowę trochę chyba bardziej zmobilizowani, z większą chęcią. To z czegoś konkretnego wynika? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym dokładnie. Myślę, jakoś bardziej odważnie. Może rozpoznamy przeciwnika i wtedy dokładnie podchodzimy do niego. Jestem zadowolony z postawy moich zawodników, oprócz wyniku, bo postawa i gra mojego zespołu, ilość stworzonych sytuacji mogła nas troszeczkę dać większy impuls do następnych meczów. Ja uważam jedno, nie będę się rozwodził nad tym meczem, bo wszyscy widzieli, że graliśmy dobrze, stwarzaliśmy sytuację i musimy iść tą drogą i tak będziemy na pewno grali i jesteśmy w stanie wygrać kilka meczów rzędu. Przy jednym założeniu, że takich sytuacji nie w każdym meczu tyle sytuacji nie będziemy mieli. Powinniśmy być bardziej, powiedziałbym, realistyczni przed bramką przeciwnika. I szkoda, bo chłopcy nie do końca zostali zrekompensowani za założony wysiłek w trakcie meczu. Dziękuję. Witam byłych kolegów i koleżanki z pracy. Zabrakło mi jednej bramki, żeby wejść triumfalnie, tak jak kiedyś mój poprzednik wszedł po meczu z Flotą Świnoujście tutaj. Oczywiście, no humor mi dopisuje, bo zremisować mecz na bardzo trudnym terenie, może wynikowo, jeśli chodzi o ostatnie osiągnięcia Miedzi, to nie jest jakiś tam duży sukces, bo Miedź remisowała też z Wigrami, przegrała z Sosnowcem. Natomiast dzisiaj, z przebiegu dzisiejszego meczu, muszę powiedzieć, że jest to punkt, który jest takim szczęśliwym punktem dla nas. Bo gdyby po pierwszej połowie Miedź prowadziła 3-0, a miała ku temu okazję, bo strzeliła bramkę, przestrzeliła rzut karny, oddała strzał w poprzeczkę. Gdyby było 3-0, to pewnie w szatni byśmy już myśleli o tym, żeby się jak najszybciej spakować i wrócić do Bełchatowa. Ale determinacja, przede wszystkim fajnie rozegrany stały fragment gry, za co słowa uznania dla sztabu, że cały tydzień poświęciliśmy na to, żeby w końcu nie wbijać piłki w pole karne, tylko wymyśleć coś, co zaskoczy Miedziankę, i to się udało w 100%.
Brakuje nam doświadczenia takiego, jakie ma Łobo, jakie ma Garguła, jakie ma Stasiak, jakie ma Midzierski, ci wszyscy zawodnicy. Ale myślę, że za te parę lat to też tak będziemy górować nad przeciwnikami, doświadczeniem, cwaniactwem, rutyną, jak dzisiaj robiła Miedź. Aczkolwiek też mieliśmy swoją szansę. Łukasz Wroński przy wyniku 1-0 sam na sam idealna sytuacja do tego, żeby zdobyć bramkę. Nie udało się. Stały fragment gry zadecydował o tym, że nie wracamy z pustymi rękami. Zdobyliśmy pierwszą bramkę od 2 meczów. Tyle. No. Mamy 2 mecze u siebie teraz z Wigrami Suwałki i Sandecją Nowy Sącz i liczymy, że punktów będzie więcej. A na koniec jeszcze, gdyby ktoś po 12 kolejkach przed ligą powiedział, że będziemy mieli 3 punkty przewagi nad głównym kandydatem do awansu, za jakiego uchodziła Miedź, to pewnie byśmy też przyjęli ten wynik. A boisko w tej pierwszej lidze pokazuje, że każdy może zremisować z każdym, czy wygrać nawet. Dziękuję.